Następny piękny dzień się szykuje. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. Atlas Polski dalej nadawany jest z Woli Zabierzowskiej. Na razie stąd nie ruszamy, chociaż zastanawiam się, co na następnym odcinku będziemy robili, bo dzisiaj to wiem, co będziemy robili. Nie będziemy mucili, bo jeszcze co prawda jedno pole do wymucenia jest, ale nie będziemy. 80 skończyła dwa pola. Pojechałem, zatankowałem, tak więc dzisiaj ziemniaki będziemy robić. Szczerze mówiąc, ziemniaki to już drugi dzień robię, bo wczoraj też robiłem, tylko że było już ciemno, tak więc skończyłem, nawet zacząłem nagrywać, ale sobie pomyślałem, nie, dużo tych ziemniaków, tak więc będę dzisiaj nagrywał od początku. Jajka so? So. Ja cię kręcę, jak to przyczepa osiadła. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ona siadła na tył. Kurczę. Dobra. Siadła. Siadła, bo na prawą stronę on tylko przewraca i wracałem od pola i tutaj wysypuję sobie właśnie tutaj, w to miejsce, a to jest po lewej stronie. Nie chciałem tutaj po nocy jeździć i rozwalać, tak więc zostawiłem ciągnik tak, no i zobaczcie, jak usiadła przyczepa elegancko, no nie wiem. Dobra, zaraz to ogarniemy, ale najpierw wam pokażę, czym będziemy kopać. Będziemy kopali takim legendarnym kombajnem Anna Z644. Kombajn do zbioru ziemniaków, co prawda nie jest nowa. Nawet widać, że jest troszeczkę jak gdyby piaskowana, nie? Zobaczcie, jak jest wytarta. Tak jakby była piaskowana, no ale wiecie, ziemniaki, ziemia, no to się wypiaskowało tak. Umyta jest elegancko, nie jest to nowa kopaczka, znaczy kombajn do ziemniaków, ponieważ nowy to raczej byłoby mnie nie stać. No więc kupiłem używaną, a poza tym słyszałem, że w Farming Simulator 21 ma być taka wersja, opcja do kupowania starszych maszyn. Nie wiem, czy to prawda, nie wiem, ale może to jest dobry kierunek. Szczerze mówiąc, chciałem robić to kopaczką, bo mam taką małą tam przyczepkę, widzicie, pod domem, ale jak pojechałem zobaczyć, jakie jest to duże pole ziemniaków, to sobie od razu odpuściłem, gdzie będę z tym wiadrem brykał po tym całym polu. To nie za duże pole jest, żeby taką akcję robić. Za duże pole było obsadzone ziemniakami. Dobra, najpierw... A, bo tu jest 8400, panie. Ja tego nawet nie wiedziałem, że taką przyczepę 8400 wchodzi. Dobra, ja cię kręcę. Jeszcze jedna przyczepa jest na polu, ale tamta nie była pełna, tak więc ją zostawiłem na polu. Mam nadzieję, że jeszcze tam stoi. Mam nadzieję, że ktoś nie ukradł jej. Nie, sąsiedzi dobrze są, tak więc... Tutaj sobie polecimy, bo na prawą stronę wyładowuję. Tutaj sianko ustawione elegancko. Krowy są posprzątane, jest posprzątane. Krowy, kurczę, zobaczcie, jakie wypasione. Trochę mało kasy, 24 tysiące. I szczerze mówiąc, byłoby jeszcze mniej, ale tak jak mówiłem, kupiłem używany kombajn, tak więc troszeczkę tanie. No w sumie połowę ceny takiej normalnej zapłaciłem, bo chyba... Już nie pamiętam, ale dosyć dużo kosztuje. No w sumie dlaczego by miała być tania taki kombajn. Dobra, tutaj przejedziemy sobie chyba po tej kiszące. Dużo jej nie zostało, trzeba by coś zrobić. Tylko że kukurydzy tak trochę słabawo. Dobra, gdzieś przejedziemy tutaj, żeby tego trola nie rozwalić. A, podjechał po kiszonkę. Dobra, tutaj gdzieś powalamy. Dobra, tutaj nie mogę, bo tutaj jest niby jeszcze ten silos na kiszonkę, tak więc tu nie mogę. Dobra, na prawą stronę, z tego co pamiętam, wyładowuję, ale... Zaraz zobaczymy. No właśnie, na prawą, dlatego nie mogłem na lewo ją wyładować. Dobra, kurczę. No bo ona jest taka, że pod siebie będzie wysypywała i się podnosi. O, zobaczcie. To jest tak dziwnie, jeszcze zaraz mi ciągnikiem podniesie całkowicie. To już by była przesada. Ale nie, tu jest 8400. Na razie tutaj wyładowuję. Trzeba będzie przebrać jakieś sadzeniaki na sadzenie, nie? No a resztę sprzedamy, jak będzie dobra cena. Na razie jeszcze nic nie sprzedawałem, bo nie wiem, chyba jakieś zapotrzebowania nigdy tutaj nie miałem. A może miałem? Nigdy nie zwracałem uwagi na to. Zresztą nie wiem, jak, tak naprawdę nie wiem, jak długo będziemy tutaj jeszcze grali. Nie chcę po tych jajkach jechać, bo jak takim kołem wjadę na taki mały karton, to na pewno będzie nieciekawie. Jeszcze nie wiem, tak więc... Chyba na karcie społeczności, w momencie kiedy ten odcinek już leci, będzie ankieta, czy na następną mapę przechodzimy. Dobra, chyba na follow me sobie to podczepimy. Tak, na follow me. Dobra, 40 metrów to dosyć daleko, ale dobrze w sumie. Czy na następną mapę już przechodzimy, czy jeszcze sobie zrobimy tutaj kilka akcji?
Bo w sumie dlaczego, żeby nie? Można by tu sobie zrobić kilka jeszcze akcji. Co prawda nawożenie, to gnojowicy to raczej nie zrobimy, bo tutaj coś słyszałem, że nie jest halo z gnojowicą, a u świń dużo tej gnojowicy nie mamy. Ale obornika to jeszcze można by na poziemniaka. Zresztą nie wszystko będziemy tutaj mam. Rozsiewać do nawozu, fajny lej, więc można by tego leja też użyć. No i siewnik też sobie coś posiać już. Są w sumie dwa pola zaorane, tak więc no już tracimy pieniądze w sumie. Przez tą noc powinno być już coś tam skiełkować i powinny być jakieś pieniądze z tego tytułu. Znaczy powinno już coś rosnąć, a dwa pola, tak jak mówiłem, są zaorane, przygotowane do siewu. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj długo popracujemy sobie na tej mapce. O kurcze, ciągnik daleko został. Władek elegancko daje sobie radę z tym kombajnem. Zresztą dlaczego już by nie miał dawać sobie rady. Tylko jedyna rzecz taka, że się świeci niesamowicie. W ogóle go brud nie tyka. Normalnie brud go nie tyka. Kombajn był brudny wczoraj, no ale był umyty też, tak więc elegancko. I teraz tak, lecimy sobie, gdzie te pole jest. Tutaj to jest nie moje, po lewej stronie będzie zaorane, tu była pszenica z tego co pamiętam i było zaorane. Tak, tu jest pszenica, zaorałem sobie też 80. Tutaj jest rzepak nie mój. Za tym rzepakiem po lewej stronie powinny być ziemniaki. O, widzę, stoi przyczepa, tak więc nikt jej nie ukradł nocy, tak więc cieszę się bardzo z tego. Dobra, ja sobie tutaj podjadę jakoś. Chyba będę musiał przejechać na drugą stronę, żeby ten cosplay podciągnął mi ten ciągnik. W przeciwnym przypadku będę musiał po niego drałować. Dobra, tutaj się zmieścimy. Dobra, zmieścimy się. Co mamy się nie zmieścić, jak się zmieścimy? Chociaż ten kombajn jest trochę szerokawy. No, nie zmieści się. Dobra, to chyba był błąd. A może nie, zaczniemy sobie kopać już w tą stronę, tak więc ciągnik zaraz do nas dojedzie. Dobra, musimy sobie wjechać tutaj. Musiałem wyłączyć sobie ten wygniatanie, ponieważ bym tu chyba wygniótł coś, nie coś. Nie chciałem tego ryzykować. Dobra, rozłożymy sobie kombajn. X. Czy to się rozkłada? On był chyba rozłożony. Dobra, a jeszcze rura. A do rura to później. Dobra, i teraz sobie tak, opuścimy ten kombajnik. I możemy powolutku jechać. Gdzie jest ta 30? O, tam jedzie jeszcze, widzicie? Tobie jedzie. Dobra, to lecimy. Tutaj powolutku, powolutku. Bo tutaj powiedzmy 5. Jest 5 na maksa, tyle da się. Więc zobaczcie, elegancko to wygląda. Jakoś tam. Nie widziałem tego, że tu jest jakaś taka. Co to jest? Że takie coś ogławia, czy co? A tego wczoraj nie widziałem, jak. A no bo było ciemno, może dlatego. Dobra, jedziemy sobie. Zaraz poczekajcie, wyjdę, bo już chyba dojechał ten ciągnik. A ja muszę zobaczyć. Dobra, poczekajcie. A może pracownika sobie puszczę? Dobra, w sumie puszczę sobie pracownika. Ja będę tak cały czas przerywał. To ja tutaj nigdy nie wykopię. Fajnie, kurczę, ta animacja wygląda. No naprawdę. Tutaj się dzieje dużo. Za to w sumie tak tutaj generalnie to raczej tutaj powinno być tak się dziać więcej. A tutaj to tak się mniej powinno dziać i takie coś inniejszego wypadać. Dobra, nieważne. Ważne, że jest bardzo fajny ten. Bardzo fajny kombajn. I tak jak mówię, tutaj tak sobie myślałem, kurczę, zrobię sobie to kopaczką. Przyjechałem tutaj, jak zobaczyłem te pole. Znaczy ja już wiedziałem wcześniej. Znaczy przyjechałem się tylko upewnić. Bo jak ja tutaj nawóz dawałem, to przecież wiem, że tutaj dosyć duże pole. Ja sobie tak myślę, tak to kopaczką zrobię. Przecież ja tego nigdy nie zbiorę. Dobra, ja sobie tutaj przyczepę przepnę. Bo chcę zobaczyć, ile ten druga przyczepa w jakim. Ona jest tam chyba raz. A nie, tu nawet nie ma całego zbiornika, bo ja tutaj całego zbiornika nie wysypywałem, tylko jak było wieczorem, to co miałem, co mi zostało, to po prostu, żeby nie jechać na pełno. Chociaż zrobiłem głupotę, bo trzeba było jechać na pełno do tego, na gospodarstwo. Ile tu jest? 1000. To nie cały zbiornik, dobra. Teraz jak wiem, ile tutaj, że to jakieś 2000, to w sumie możemy kopać. Podejrzewam, że tutaj ze 2 albo 3 te przyczepy jeszcze zrobię. No bo z takiego kawałka to mam chyba jedną taką dużą przyczepę? Czy tą. Już nie pamiętam. Pamiętam. Chyba były dwie już wcześniej zawiezione. Tak więc zobaczymy, ile tutaj?
wyjść, jakoś mało. Coś ty automacie jakoś słabo kosisz mi. Kopiesz mi, dobra, oddawaj kierownika, jadę sobie sam. Dobra, wsiądziemy sobie i jedziemy. Elegancka pogoda jest. Tak więc fajnie. O kurczę, poszedłem właśnie, no. Oddał mi kierownika i poszedłem. Zapomniałem maszyny włączyć. Dobra, to nie było zbyt fajne. Teraz tak. By... A nie, zapomniałem opuścić. Dobra. W sumie fajnie, że jest ta Anna i ona jest naprawdę fajnie zrobiona. Troszeczkę ciężki mod, ale tutaj mi się wydaje, że są tekstury takie, wiecie, wyższej rozdzielczości. Może to dlatego, bo troszeczkę przyciężkawy jak na standardy 19. O, bateria w komórce mi się rozładowała. Trzeba nas załadować, bo inaczej będzie kara. Lecimy sobie z tymi ziemniakami. No i tak właśnie się zastanawiam, no bo tutaj już w sumie... Może dlatego, że już mam za mało pieniędzy, co nie? I mówię, kurczę, chyba na jakąś inną mapę trzeba iść, bo już kasy nie ma na nowe maszyny, żeby sobie dokupować, nie? Beczki na gnojówkę nie będę kupował, no bo z tą gnojowicą jest troszeczkę problem. Tak to mógłbym sobie tutaj po ziemniakach, na przykład jakąś gnojowicę, żeby coś tu uprawić, fajnie by było. Z jakąś talerzówką bym sobie przyjechał, łęciny tam, wiecie, tak ładnie porozrzucał. Tylko, że nie widać tych łęcin, nie? Tutaj łęciny nie trzeba usuwać wcześniej, nie trzeba usuwać łęcin, po prostu kombajn ogarnia to wszystko. Więc to jest ten plus, że nie trzeba ogławiać, znaczy usuwać tych łęcin. Ogławiać to może raczej buraki, no ale dobra. Buraków nie mamy w tym roku, tak więc nie wiem, czy na tej mapie w ogóle będą jakieś buraki do ogarnięcia, w tym sensie, że tutaj na tej serii. No ja mówiłem, w sumie można by już na jakąś inną mapę przejść. Dobra, tutaj sobie wjedziemy, bo tutaj też przejechałem elegancko. Te poprzeczniaki mi dosyć dużo tutaj miałem z nimi problemów, szczerze mówiąc. No i w sumie nagrałbym ten odcinek wczoraj. O, czekajcie, bo znowu pojechałem. Bo jak ja wyłączam pod B, to on się podnosi, tak? No tak, przecież tak to jest. To jest tak właśnie specjalnie zrobione. Ale się nie chcę opuścić chyba. Znaczy opuszczę się, ja później znowu jeszcze raz opuszczam. Szczerze mówiąc, bym to zrobił już wczoraj. Te ziemniaki wykopał. Co prawda do ciemka bym tutaj robił, ale bym wykopał, tylko że na poprzeczniakach mi bardzo długo zeszło. Bo co by nie mówić, to ten kombajn już razem z ciągnikiem trochę jest dosyć długi, a tutaj trzeba było troszeczkę... Nie chciałem gdzieś tam... Z jednej strony są drzewa, tutaj jest drzewo, o, tutaj jest drzewo, też trzeba było to objechać, ciężko było. Na jednym poprzeczniaku są bodajże dwa drzewa, na drugim, tam już nie wiem, tam chyba nie ma drzew. Więc troszeczkę czasu mi zajęło w ogóle, żeby to ogarnąć, te pole. W tym sensie, żeby tam troszeczkę nie kopać. Żeby teraz na przykład, jak dzisiaj sobie kopię, to już jest elegancko, już się nie męczy człowiek. Tylko po prostu sobie kopię, bo już jest ogarnięte pole, nie? Tak to wczoraj to było tutaj ciężkawo troszkę, jeszcze ciemnawo, tak to... Ale w sumie widzę, że tutaj w miarę to jakoś powykopywałem. Na po ciemku to rzeczywiście ciężko taką robotę zrobić. Właśnie, tutaj jest drzewo. To w sumie właśnie fajnie jest, że są takie drzewa. A nie, tu jest jedno drzewo. Nie wiem gdzie ja to widziałem, te drugie drzewo. Może w nocy ktoś ściął? Może. Dobra, teraz jak... Przyfiduję cię, jak ty to robisz. Dobra, lecimy sobie na drugą stronę. I tak wyjeżdżam na... Tutaj aż takiego szerokiego poprzeczniaka nie robiłem. Dobra, ale teraz elegancko. Na tą stronę to elegancko się skręca. Ciągnikiem i z tym zestawem. Dobra. Parap. Dobra, by. Zero reakcji, no właśnie. Nie, właśnie była reakcja. Czekajcie. Nie było reakcji. Dobra, lecimy sobie. Właśnie patrzę sobie, bo może taki kombajn, co prawda... No nie, ja miałem dosyć podobny na prowizorce, ale szczerze mówiąc tam zrezygnowałem z ziemniaków. Ale to nie oznacza, czekajcie, dobrze? To nie oznacza, że za jakiś czas wrócę do tych ziemniaków jednak. Bo rzeczywiście ten kombajn jest lepszy, jakby fajniejszy, a tam kurczę było... Miałem dwóch alkoholików z tyłu, tak więc... Skaranie boskie z nimi było, a tutaj jest kurczę rzeczywiście fajny ten kombajnik. No dobra, zobaczymy co tam na prowizorce. Nie, na prowizorce to... Ziemniaków na następnym sezonie na pewno nie będę, ale te co wykopałem niedawno, to chyba sobie jednak je zatrzymam jako sadzeniaki, tak więc kiedyś w przyszłości może je posadzimy, chociaż nie, tak nie mogę tak je trzymać, nie wiadomo jak długo.
Dobra, to je sprzedam od razu. Znaczy sprzedam, no sprzedam je, bo nie będę ich tam trzymał. Dobra, lecimy sobie z tym. Ile tu już ukopałem? Ponad 83, jakoś powoli to idzie. Aha, już wiem dlaczego, bo teraz jadę po jednym rządku, a wczoraj to tak kombinowałem, że praktycznie udawało mi się czasami dwa ogarnąć. To było trochę więcej. A może coś tutaj przez noc mi ubyło? Nie wiem. Czy ktoś mi jakiś sąsiad zazdrośnik ukradł te ziemniaki, że teraz tak mniej sypią? No nie wiem. Dobra, tutaj. Tutaj sobie pojedziemy na drugą stronę. Też chyba na środek przylecimy. Dobra, też polecimy na środek. To się ubudziło już, widzę. Dobra, zapomniałem. Dobra, o i tutaj elegancko sobie wjedziemy. Jednorzędowy kombajn, powiem wam, że fajnie można sobie coś takiego takim kombajnem, nie wiem kto to robił ten kombajn, szczerze mówiąc. Ale w sumie dobra rzecz robiona jest. Dobra, lecimy dalej na drugą stronę. Fajnie można się pobawić, w tym sensie, jeżeli chodzi, teraz sobie tak zastanawiam, czy na pewno zrobiłem dobrze, że właśnie kupiłem ten kombajn, czy lepiej nie trzeba było kupić kopaczkę, bo chyba tak samo wyszedłbym z czasem, podejrzewam, że jakbym kopaczką tam poleciał, tam bierze dwa rządki, co nie? Tak więc, no później to zbieranie chyba tam nie jest jakieś ten, tylko że plecy by bolały, to trzeba przyznać. Plecy bolałyby. A więc nie, nie, dobrze. Mamy tutaj sprzęta z takiego porządnego, tak więc jest elegancko, nie będziemy się tam... może na jakimś mniejszym, może na jakiejś innej mapie, gdzie będą jakieś takie naprawdę mniejsze pola. Znaczy, no jeżeli chodzi o mniejsze pola, no to tutaj też są małe pola, ale... Ja akurat, może już nie, no kopaczki to już my tutaj nie, na tej serii to raczej, znaczy na tej serii tak, ale nie kończę na tej mapie, no bo no mamy już kombajn, wystarczy nam ten kombajn. Ciekawe ile tutaj ziemniaki kosztują, trzeba będzie je opchnąć, żeby starczyło nam, dobra. Dobra, podnieś, wyłącz wałek. Lecimy sobie dalej na następne zakupy, chociaż ja wiem. Siewnik jest, dobra, kultywator też jest, talerzówkę jakąś by sobie kupił, no to talerzówka tam dużo nie kosztuje, nie? Dobra, może jaką przyczepę lepszą, bo te przyczepy to takie ciągnik, no ale to już zależy od was, jak będziemy dłużej. Ja mówiłem, dobra, ja sobie tutaj będę jeszcze polecę z tym i zaraz wyładuję, pojadę jeszcze ten, że nie sprzedać, ale pojadę jeszcze odwieźć to, bo... Tutaj wtedy już jest... Chodzi mi o to, żebym jak ja już będę wracał... chociaż nie... Nie wystarczy, będę musiał jeszcze kursy, bo ja już sobie tak wymyśliłem. Jak ja tutaj wykopywałem, że tutaj teraz tak... Tutaj mi coś zostało... Coś nie chwyciło... Chyba za szeroko tam jechałem. Dobra... Coś nie teges jest, tak? No, chyba tak trzeba bardziej będzie tutaj oblukiwać, bo tutaj coś nie wierzę, że... Że tutaj będzie ok. No ale tu chyba jest w tym zbiorniku jest 1000, dobra, wystarczy. Po 2 ton, to jest jeszcze pojadę z tą przyczepą. I sobie tak myślę, żeby pojechać teraz 60-ką. Tutaj puszczę ten na pracowniku, tylko nie wiem jak ten pracownik to wykopie. Ale mam nadzieję, że jakoś tutaj ogarnie sobie, bo teraz tak, poprzeczniaki są ogarnięte. To on tutaj powinien coś tam w miarę zrobić. Sąsiad, powiedzmy, że sąsiad mi pomaga. Więc teoretycznie on tutaj powinien sobie jakoś poradzić z wykopaniem tych ziemniaków. A ja pojadę jeszcze z tymi ziemniakami, co tutaj będę na tym przyczepie miał. Pojadę sobie je, wywiozę na gospodarstwo. Tam. Że zostawię jakby jako sadzeniaki, tak? I dla świń. O, dla świń też zostawimy. Potrzebne są. Wyłączymy. I teraz tak. Jak tutaj jest z tą rurą? Chyba źle zrobiłem. Wiecie co? Ja sobie tak cofnę i podjadę ciągnikiem. Tutaj sobie ten podajnik opuszczę i sobie przyczepą podjadę. I tutaj później pracownikiem już wjadę sobie bezpośrednio i puszczę tego pracownika i on niech jeździ z tej strony. Dobra. Widzimy sobie tutaj. Dobra, wysypiemy, zaraz zobaczymy. I później, jak będę miał, to będę resztę wywoził już do punktu skupu na dwie przyczepy. Tylko, że wiecie co? Chyba 80 z powrotem wezmę, bo widzę,
Czy już tutaj może być problem trochę z tym ciągnikiem. Weźmiemy sobie 80 z powrotem. Tam ona jest zatankowana, tak więc się nie będę bał, że... Zresztą tutaj niedaleko się chyba wywozi. Koło łąki jest chyba punkt skupu, bo tam jest ta destylarnia, no to w destylarni to tam, wiecie, różne rzeczy z ziemniaków można robić, destylować, tak podejrzewam. Tam więc chyba tam się wywozi, dobra, już. Chyba źle podjechałem. Dobra, wysypuje się. Elegancko się leci tu. Wszystko? To już wszystko. Pełna przyczepa, no chyba przyczepa nie jest pełna, ale... Już więcej w kombajnie nie ma, dobra, puścimy sobie tutaj pracownika, tylko tak. Złożymy. Lecimy sobie tutaj, wjedziemy. I puścimy pracownika, jadę to na gospodarstwo, tam sobie podmienię ciągnik. Cyk. I haw, jeśli wystarczy, tak? Dobra, i o, myślałem, że on nie ogarnia, ale tutaj ogarnia to. Tu się dzieje dużo za tym. Dobra, lecimy. Ile tutaj na tej przyczepce jest? No to jeszcze trochę tak maławo. No dobra, ale... Dobra, lecimy z tym. Bo... Tam jest dosyć dużo. To nawet gdybym jeszcze tutaj kiedykolwiek przyszło mi do głowy, żeby kupić sobie sadzarkę i zasadzić ziemniaki, to tak naprawdę wystarczy mi. Na pewno, bo tam jest powyżej więcej niż 10 tysięcy na pewno. Bo ja tutaj mam 3,5, a tam było 8, tak więc tam może być nawet 15 ton. Ja podejrzewam tych ziemniaków, tam może być więcej. Bo tam więcej było już wywiezione. Już nie pamiętam, ile wywiozłem. Autentycznie pamiętam, ile wywiozłem. No ale tak, no w razie gdybym tu jeszcze troszeczkę dłużej grał, gdybyście chcieli, żebym tutaj jeszcze dłużej grał, a nie przechodził na jakąś inną mapę, to wystarczy mi nasadzeniaki, żeby zasadzić na jakimś większym polu. Nie, może po tej pszenicy, albo po owsie w sumie. To dwa wybory, bo jeszcze jedno pole mam do wymucenia. Dobra, teraz tylko poczekaj, Anton, żebyś ty się nie zgubił. Dobra, to jedziemy tędy, bo naprawdę ona wysypuje. Chociaż nie! Czekaj. Dobra, czekajcie. Ctrl I. Nie mam dostępu do tego terenu. Ja muszę wypróbować najpierw, na którą stronę ona przewraca. Żeby później nie było. O, tutaj dobrze zrobimy, bo wjedziemy sobie, że niby świnią dajemy ten... ziemniaki, bo one tutaj lubią ziemniaki i trzeba będzie trochę posprzątać i będziemy się zorientujemy. No, o, chyba łapie. Okej. Ziemniaki, dobra i... O kurczę, na prawą. Dobra, ale tą burtą zahaczyłem. Na prawą wysypuję, to źle zrobiłem. Dobra, to sobie wjedziemy tędy. To nie było dobre. O, nie, w sumie to możemy wysypać te ziemniaki, bo i tak przecież tutaj zaraz będziemy je karmili świnie. Ile tego? U panie, aż tyle potrzebujecie? Nie, no powiezło was. O, cię kręcę. Nie na żarty, bestie. Całą przyczepę ziemniaków mi zabrały. U panie, powiezło je. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj będę kończył ten odcinek. Zamienię sobie, podmienię sobie 80. Bo tak, potrzebuję troszeczkę pieniędzy. W razie gdybym jeszcze tutaj został na tej serii, to będą jakieś zapewne wydatki. A więc sobie sprzedamy te ziemniaki, bo ich jest trochę więcej. Chociaż ja wiem. No dobra, lepiej będziemy jeździli teraz z dwoma przyczepami. Więc sobie tutaj ciągnik zaparkuję. Idę do 80. Z wami się będę żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek z wami się, wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.